Cześć wszystkim, witam Was w dzisiejszym odcinku z dnia 21 kwietnia. Dzisiaj głównym tematem odcinka jest sadzenie czosnku, ale również pokażę Wam siew marchwi, może będzie w tle, może nie, to jeszcze zobaczymy. Siew marchwi, marchew jadalna, natys 2, średniowczesna. Siew tutaj akurat jest od kiedy? Kwiecień, maj, więc z tym akurat git siejemy. No tak jak widzicie, już mam stanowisko przygotowane, przygotowałem sobie przed odcinkiem. Dzisiaj robię prace ogólnie porządkowe na ogrodzie. Zaraz Wam powiem, co zrobiłem. O, tu mamy czosnek. Tutaj na początku wspomnę o czosnku. Jest to czosnek kupiony w Dino za złoty 49 zł, za główkę był kupiony. No drogo, drogo, dlatego mam tylko raz, dwa, cztery, pięć, siedem główek, tak? Jo, siedem główek mamy, elegancko. Pomidory popikowane, odcinek już widzieliście pewnie przed chwilą, bo nagrałem przed chwilą taki króciutki. No i co mogę Wam tu powiedzieć? Ogarnąłem sobie już truskawki z tego miejsca, przesadziłem te trzy tam. Miałem cztery, ale jedną mi wykopali, no niestety. Więc mamy tutaj trzy truskawki. One mam je od 2019 chyba, z kwietnia. No tak z dwa lata je mam już. Pierwszy plon był taki dosyć, ale ten rok temu już był po prostu fajniejszy i więcej się zabrało. Zobaczymy, jak będzie w tym roku po przesadzeniu. Stanowisko, jak widzicie, jest tutaj obok woliery. Słońce teraz jest tutaj nade mną, tam. Więc jak widzicie, jest gdzieś tam, u góry. Więc teraz mają, z rana może będą miały więcej słońca, teraz mają cień. Pod wieczór będą miały jeszcze trochę słońca, myślę, zobaczymy. Dlatego to jest takie półcieniste stanowisko, ale takie potruskawki myślę, że akurat git, bo nie miałem też ich gdzie zbytnio wsadzić. Dlatego trzy, tu by się chociaż jeszcze dwa przydały, ale to tam już mniejsza o to. Mam trzy, to trzy przesadziłem. U przepiórek mogę Wam pokazać. Tutaj trawę ogarniałem, wziąłem łopatę, tak od dołu wsuwałem pod trawę i troszkę z ziemią tam, i takie płachty tutaj im położyłem, trawy tutaj, tam, tam, tu Wam pokażę, jak to wygląda na szybciutko. O, proszę bardzo, takie płachciki, one chętnie sobie tutaj wchodzą, jedzą, kładą się, niektóre się chowają. O, widzimy tam na przykład kogutek. Więc marchew obsiana, siany takie coś, że no parę nasionek i tak po prostu siałem, jakby to, nie wiem jak to się nazywało, więc teraz zapomniałem, ale no po prostu tak, że sieje, normalnie rozsypuje tak gęsto, a później będzie pikowane, czy pikowane, przerzadzane. Taki chyba sposób jest najlepszy, tak rok temu też siałem, mi się wydaje, punktowo, nie? Tylko taki właśnie robimy dołek i tak sobie siałem, że sobie tutaj tak rozrzucałem, to widać gdzieś nasionka, może widać. No i tak sobie leciałem, tutaj kilka, tu kilka i tak, o tak się leciało. No i później tylko będzie trzeba to przerzadzić, jak będzie za dużo. I ogólnie myślę, że git będzie w sumie. Myślę, że dobrze zasiane. Głębokość siewu tutaj jest to myślę centymetr lub dwa, no dwa, tak dwa centymetry. Więc tam było na zimę, jak wiecie, bardzo dobrze orane, przykopywane łopatą. Tu był akurat poplon na tej części ogródka. Na wiosnę jeszcze tutaj było właśnie elegancko przebronowane przed tymi wszystkimi sadzeniami, sianiem i sadzeniem. Możecie sobie zobaczyć na kanale. Więc już sobie spulchniłem ten kawałek, spulchniłem, no, skultywatorowałem można nazwać, jak to tam chce, niech sobie nazywa. Przygotowałem po prostu tymi zębami, tymi, o, kultywatorkiem ręcznym. Jeszcze dołożyłem na niego cegły, tutaj dwie na górę, to w ogóle elegancko. Nie musiałem się wysilać, żeby mocno to wbijać, a to się samo wbijało na maksa, więc git. No więc obsypnik mamy teraz. Myślałem, czy robić właśnie w redlinach, czy nie, więc obsypnikiem w tamtym roku po prostu poszło mi bardzo dobrze w redlinach. Dlatego w tym roku czosnek też sobie zrobię w redlinach, tak z dwa rządki, chociaż a reszta będzie normalnie ten, no nie w redlinach, no na płasko, no nie wiem jak to nazwać. No, więc sobie robię, widzimy się za chwilę. Niestety reszta odcinka się nie nagrała, ponieważ miałem problemy z pamięcią, ale zamiast tego teraz sobie zobaczycie, jak ogródek wygląda na stan teraźniejszy, ponieważ no tutaj z tydzień chyba, czy ponad tydzień minął, zanim zmontowałem ten film, więc sobie tutaj zobaczcie, jak to teraz właśnie wygląda.